lecę w sobotę. Jest piękny, słoneczny dzień, więc mam tutaj taki trochę półmrok, ale musiałam zasłonić jedną roletę, bo po prostu tak nagrywałam. Cześć, kochani! Więc tak. Wstałam, wykąpałam się, umyłam włosy, bo coś ostatnio mnie denerwują i nie mogę ich znieść na drugi dzień, więc trudno. Staram się ich nie myć codziennie, ale czasami. Makijaż to jest tradycyjnie Charlotte, Pillow Talk, wszystko to samo, więc wam podlinkuję. Powiem wam, że nawet ostatnio mi przypadły do gustu te perfumy Kilian. Na początku jakoś tak mi nie pasowały, a teraz użyłam ich kilka razy i spodobały mi się. Nie tylko z flakonu, ale też z zapachu. I teraz wychodzimy, ale chciałam wam coś pokazać. Mam w sumie outfit bardzo podobny, czy tam stylizację, zestaw podobną do wczorajszego. Właściwie baza jest praktycznie ta sama, tylko pokażę wam tak. Mam znowu tenisówki, tylko tym razem szare. Znowu mam tą bluzkę z hemu z długim rękawem. To nie jest ta sama, którą miałam wczoraj, tylko mam je chyba 3 czy 4. Z różnymi tutaj dekoltami, albo w sarek, albo takie półokrągłe. Jak jeszcze będą, to podlinkuję. Te się wyprzedały, jeszcze są z takim delikatnym, jakby nie w sarek, tylko bardziej o, takie. Wykupiłyście tamte, te były super, ale tamte po prostu się minimalnie tutaj różnią, ale generalnie bluzka jest ta sama, bo zamówiłam chyba 3 te i 3 tamte. Więc mam za was. Do tego te skóropodobne, imitujące skórę leginsy. Do tego szare trampki. Pytacie mnie o nie często, to są trampki Chanel. Może spróbuję czasami, wiecie co, jak mam chwilę czasu, to siadam i znajduję wam w sieciówkach, tak jak ostatnio wam espadrille znalazłam podobne, bo można znaleźć, bo sieciówki się inspirują. Więc jeżeli o tym nie zapomnę i będę miała chwilę czasu, to coś wam postaram się znaleźć podobnego, no w tańszej cenie oczywiście. Nie wiem, dajcie znać, czy tak chcecie, bo wiem, że część osób się denerwuje, jak pokazuje się, nie wiem, buty Chanel czy torebkę Diora, a potem się linkuje do czegoś tańszego, a z drugiej strony ostatnio właśnie tak zrobiłam, że przeszłam się po różnych stronach ze spadrylami i high-end, i tańsze, i droższe i naprawdę powiem wam, że sporo osób do mnie napisało, że super, że sobie kupiło coś podobnego, że chciały spadryle przetestować albo po prostu no, nie mają takiego budżetu i że fajnie, więc dajcie znać, może byście chciały, żebym wam wyszukiwała takie podobne rzeczy. No nie wiem, wiadomo, że to nigdy nie będzie, chociaż czasami naprawdę są prawie kropka w kropkę. Buty szczególnie, no ale nie wiem, dajcie znać. Dajcie znać, bo nie chcę też potem, wiecie, wysłuchiwać, że o, to nie to, no, no nie da się. Nie da się Chanel linkować. Chyba, że na stronach vintage, ale szczerze mówiąc też myślałam o tym, żeby wam podlinkować stronę vintage, natomiast jak na nią weszłam, taką sprawdzoną, gdzie wiadomo, że te rzeczy to nie są podróby, to słuchajcie, moje espadryle dwuletnie były droższe niż w sklepie. Więc też nie chciałam tego linkować, bo nie wiem, jeszcze ktoś to kupi, a to jest moim zdaniem trochę no nie w porządku, że ta cena jest wyższa niż nowych w sklepie. Ja wiem, że tak jest, ja wiem, że tak jest, no ale i one nie były nowe, były używane. Czasami ktoś kupuje nowe i potem sprzedaje w sieci drożej, żeby zarobić. No to jeżeli ktoś jest bardzo zdesperowany, żeby mieć tą rzecz, to ok, ale używane rzeczy droższe niż nowe, no nie wiem. Także dajcie znać, dajcie znać. Dobra, i słuchajcie, na to mam taką, to jest taka dzieninowa, nie wiem jak to powiedzieć, sweterek, narzutka, ale w kształcie takiej marynarki. Tutaj wycięta, bardzo mi się podoba, to wiecie, że ja lubię te wszystkie takie wycięcia, które są tak na prosto po prostu, bez obrębienia, natomiast to jest zakończone, to się nie będzie pruło, to nie jest tak, że to jest takie, wiecie, nożyczkami ucięte jak bawełna, nie, tylko ma imitować właśnie takie ucięcie nożyczkami jakby niewykończone i tutaj po całości też tak jest, o, widzicie, ma kieszonki.
To jest coś takiego, co możecie założyć tak jak ja do sportowej stylówki, ale spokojnie też to da radę do bardzo bardziej takich, nie wiem, do białej koszuli, do bardziej takich nawet, nie wiem, biurowych stylizacji. A generalnie wiecie, że mi cały czas brakuje czegoś takiego cienkiego do zarzucenia. Właśnie zakładam taką bluzkę i nie bardzo gruby sweter, tylko coś cieńszego. Jak się gdzieś wychodzi, czy nawet coś załatwić, obojętne, i trzeba zdjąć płaszcz. No i żeby nie mieć samej bluzki pod spodem, żeby nie marznąć. Zresztą tu też może trochę zbyt w niektórych miejscach wyglądać zbyt bieliźniano. Wiecie, o co chodzi. To czasami fajnie właśnie mieć coś takiego lekkiego, szybkiego, co zarzucacie i widzicie, czarna baza, nie wiem, czarne rurki, czarna bluzka i coś takiego. No i oczywiście kolor. Kolor jest przepiękny. To jest właśnie kolor, zobaczcie. Taki jak mam tenisówki, taki jak mam torebkę, taki szaro-srebrny, nie wiem jak to określić, ale taki bardzo ładny odcień szarości. No i to jest nasz nowy Gauguin, taki już cieńszy, wiosenny, wiosenno-letni, tak naprawdę, bo u nas latem no, potrafi 30 stopni, a nad morzem wieczorem potrafi być i 16 i mniej nawet, czego doświadczyłam na Helu. No ale wiecie, o co chodzi. To jest w ogóle model całoroczny moim zdaniem, bo to jest kolor i fason, który można cały rok nosić. I właśnie przed chwilą tą kapitą, czy już mogę to założyć, czy już mogę wam pokazać, bo tak mi dzisiaj pasuje, to jak tak, że będziemy to wrzucać na stronę. I mówię, słuchaj, jak my to nazwiemy? A Tomek mówi, marynarko sweter. Ja mówię, zajebiste. Marynarko sweter, więc to jest nasz nowy marynarko sweter. Milutki, nic nie gryzie, nic się nie dzieje. Super. Super, naprawdę. Jeżeli macie ochotę na coś takiego, to ja wam polecam. Jeszcze ostatni raz wam pokażę i właśnie na to narzucę miśka z hajem. Tyle od was dostałam do szufladki wiadomości, że kupiłyście tego miśka, że to jest szok. O, proszę bardzo, tu jeszcze pół miksa z kina z wczoraj. O, i widzicie do tego ten misiek, też bardzo lubię ten kolor. I szara torebka. I jestem gotowa do wyjścia, także słuchajcie, ja uciekam, widzimy się później. Jak się masz, sushi? Czy ty jesteś sushi? Nagrałam cię, jak rapujesz do Sushiego. Nie mogę cię pokazać, bo tu nowe gałgany tajne przez połówne leżą. No to dobrze. Słuchajcie, zapomniałam aparatu. No nie mam jak nie mam tu przejść. Zapomniałam aparatu zabrać ze sobą i nic wam nie zvlogowałam. A słuchajcie, Lew dzisiaj chciał jechać do Ikei. Lew chciał do Ikei. No chciałem, no i co? Chciał. Pokaż po co. No zaraz pokażę, ale to jest śmieszne. No właśnie, i to jest zawsze, ja słucham, no tylko po to pojechaliśmy do Ikei, a teraz zobaczmy, po co Lew pojechał dzisiaj do Ikei. I chciałam powiedzieć, że w jednym vlogu mówiliśmy, droga Ikeo, przywróć duże poduszki. Dzisiaj idziemy. Ciach, pyk. I są, także jeżeli też ich poszukiwaliście tych 70 na 80 cm, to wróciły. To jeszcze, droga Ikeo, jakbyś mogła białe przywrócić, bo przywróciłaś tylko kremowe, a my białe potrzebujemy. I te takie Tiffany Blue też były spoko. O, no to ja lubię. No, ale kupiliśmy Ulwidę. I chciałam jeszcze powiedzieć, że na dziale dziecięcym, jak jest lew i słoń pluszowy, nad tym takim wejściem, to zawsze były koło siebie, a teraz jakaś małpa nas rozdziela. I też jakbyśmy mogli. Nas rozdziela małpa. Tak. Co to ma znaczyć? A pisała do mnie kiedyś Wicka, że pracuje właśnie w Ikei w Porcie Łódź i zawsze usadza lwy i słonie, więc nie wiem, czy zrezygnowała z pracy, czy nas nie lubi, ale już małpa nas rozdziela. To taka dygresja. A pojechaliśmy po prawidła do butów. No i super. No i super. No. W końcu nas już ta Ikea się przydała. Ale zaś nie trzeba ich składać. Dziwne. Jest naprawdę dziwne, ale... Z zaciskowymi, tak, też właśnie na to zwróciłam uwagę, że to może być dosyć irytujące. A jeszcze wam tu chcę coś pokazać. Gdyż byłam w Rossmanie, ale jeszcze jedna rzecz. Kiedy będę teraz tak chodzić tutaj w kółko. No i właśnie
Kitka ze mnie, bo nie wzięłam aparatu do IKEA, to zawsze jest śmieszne. No ale... Wiesz, nie było tak zabawnie, bo to Lew chciał iść, to wiecie. Nie ma rudziu, nie tam. Ale słuchajcie, tak, byłam w Rossmanie i kupiłam kolejne opakowanie tego pudru bananowego z Eveline, które, bo Eveline mi przysłało ten puder, ale jeszcze nie poszedł vlog, w którym go Wam polecam, a jest taki świetny, używam go codziennie. Jest mega, a wiem, że jak go pokażę, to go potem nie będzie, więc jestem ciekawa, ile on kosztował. Nie, to jest jakieś Sephory. Wzięłam Paragon. Ile on kosztuje? 19,90! Myślałam, że on jest tańszy. 19,99 ten puder kosztuje. I słuchajcie, jeszcze tak, jakbyście byli zainteresowani, to są w Rossmanie worki do prania. Tylko takie duże. Jeden jest 70 na 50. A ja czasami takie bardzo delikatne rzeczy, typu na przykład, nie wiem, jakieś sukienki czy coś takiego, co się nadaje do prania w pralce, to piorę właśnie w takich workach, a nie miałam takiego dużego, więc... I te trzy, tu są dwa worki 25 na 40 i jeden taki duży. I to kosztowało chyba 8,90. Gdzie tu jest Paragon? O, 8,59. Więc Wam polecam, bo ciężko takie duże znaleźć, bo ja wszystkie mam małe. I wiecie co? Stwierdziłam, nie mam żadnego toniku i stwierdziłam, że sobie kupię toniki właśnie w... Bo uważam, że oczywiście są świetne toniki, na przykład taki z Shiseido, którego kiedyś używałam. Ale też uważam, że tonik to jest coś takiego, co może być spokojnie z jakiejś tańszej linii, bo... No generalnie tonik to tonik, o, nie będę się tu rozwodzić. I kupiłam, słuchajcie, cztery toniki, jeden był bardzo drogi, jak na tonik z Rossmana bym powiedziała. Ale kupiłam cztery toniki, stwierdziłam, że przetestuję i dam Wam znać. I teraz tak, pierwszy z nich to jest Ziaja Jagody Acai, nie wiem, 8,29 kosztował, to jest 200 ml. Antyoksydacja skóry zmęczonej, pozbawionej blasku, wrażliwej, profilaktyka pierwszych zmarszczek, tonik z kwasem hialuronowym. I super, że ma psikaczu. Drugi taki znalazłam, słuchajcie, z Bielendy. To jest niby nawilżająca mgiełka kokos i aloes do twarzy i ciała. Jak słyszę do twarzy i ciała, to trochę tak niepewnie, ale to jest cera odwodniona, formuła bezalkoholowa. Tonizuje nawilże, odświeża, zostawia delikatną mgiełkę zapachową. To jest do twarzy, to dlaczego miałoby nie być do ciała? Bo czasami jak są po prostu do ciała, to są takie mniej delikatne. Ale jak najpierw jest do twarzy, a później do no ciała? No wiem, no ale wszystkie wiesz, no kremem do twarzy za 500 też możesz pięty smarować, nic im właśnie, nie będzie. No właśnie. No, no więc widzicie, no bez sensu gadam, Lew się lepiej zna. Tak jak więc taka mgiełka. Szamponem do włosów, dlaczego nie można umyć ciała? Lew, już kiedyś myłeś twarz również szamponem i nie, twoja twarz nie była zadowolona. To kosztowało... Ale jakby... No, dziękuję. Bielenda. Kurde. Nie mam to... Jakoś to jest dziwnie napisane. To chyba kosztowało 15,59, ponieważ mam jeszcze jedną Bielendę. I to jest hydrolat. Olejek z pestek malin plus melisa. Głęboko nawilża, tonizuje, koi. 100% składników aktywnego pochodzenia naturalnego. Tonizująca woda roślinna. Zero parabenów, silikonów, PEG, sztucznych kompozycji zapachowych, syntetycznych barwników, glutenu. Zobaczymy, jak moja wrażliwa skóra po kwasach na to zareaguje, bo to niekoniecznie są... takie rzeczy do właśnie skóry wrażliwej i takiej podrażnionej, ale zobaczymy. I ostatnia rzecz, najdroższa, którą wzięłam, to jest Hada Labo Tokio, ale to niech nie zmyli, bo to jest DAX. Chociaż nie, tu jest napisane Made in USA, ale importer DAX. Japan. A to widzicie, nie, bo myślałam, że to DAX po prostu produkuje, ale nie, to jest niby Made in USA. I co tam pokazujesz? I to jest super hyaluronic acid, super nawilżający,
Bestseller w Japonii, sprzedawany co 2 sekundy. Japoński silnie nawilżający lotion z formułą Lock-It Moist. Do częstego stosowania zawiera Super Hyaluronic Acid, gwarantuje utrzymanie optymalnego poziomu wilgoci w skórze i przeciwdziała procesom starzenia. Więc to jest to i to kosztowało ponad 50 zł. O, to chyba było w promocji, albo bo na półce była cena chyba 51, o ile się nie mylę, chyba że źle spojrzałam. A tutaj na Paragonie jest 47,99 i to są całe moje zakupy z Rossmana. 120 zł, także nie tak. Co, już to złamałeś? Polecasz, czyli? IKEA. Samo się złamało? No samo to się nie złamało. No lew zepsuł. Ale tylko trochę. O, a na mnie się gada, że ja wszystko psuję. No i tyle. Tu jeszcze mamy zakupy z Sephory, ale to jest na prezent. Więc tyle z zakupów. A, jeszcze wam tu pokażę, bo wczoraj przyszły paczki, znaczy przyszły, lew przyniósł. Ale już mi się nie chciało tego po kinie pokazywać. I tutaj przyszło niestety w kopercie bąbelkowych, więc Herborian się trochę rozpłaszczył. I tutaj są CCI. To są takie, takie kremy CC pod oczy. Ja już miałam jakiś taki krem BB od nich pod oczy i tak jak kocham krem do twarzy, to mi się średnio sprawdziło. Ale zobaczymy. A tu jest jakaś maska nowa. To też jest w ogóle nowość. Jeszcze się nie wczytywałam, o co chodzi z tą maską, ale zobaczymy. Ładna różowa zakrętka. Dziękuję bardzo, Herborian. A tutaj mamy tak. Louis Widmer. Słuchajcie, tak mi się kojarzy, z czymś mi się to kojarzy, ale nie mam pojęcia z czym. Gdzieś już słyszałam tą nazwę na pewno, tą markę. I tutaj dostałam... różne tutaj rzeczy. Tutaj widzę, że też jest jakiś krem pod oczy. Nie wiem, będę testować. Także dziękuję bardzo. Tutaj właśnie jako twoja wieloletnia widzka szczególnie polecam krem pod oczy. Na pewno przetestuję. To jest chyba krem pod oczy. Jeszcze tego nie otwierałam, także dziękuję. Będę testować. I słuchajcie, z Aven dostałam tutaj. O, ja już mam jeden taki masażer. Jest naprawdę spoko. I tutaj z Aven jest jakaś nowa linia. O, a tu jest zadbaj o bliską kobietę. I tutaj mamy tak, przywracający gęstość skóry, krem koloryzujący SPF 30. Serum przywracające kontur twarzy, odmładzający krem pod oczy, modelujący owal twarzy, krem na dzień. Przywracający komfort, krem na noc. To słuchajcie, jest dla mnie, bo ja już takiej rzeczy używam. To jest pod oczy. To jest właśnie jakieś serum. Tak, serum przywracające kontur twarzy. Bardzo jestem ciekawa tych produktów. Krem na dzień, krem na noc i właśnie ten krem taki barwiony. Też będę chciała przetestować właśnie różne tego typu produkty. Te wszystkie takie barwione kremy, bo teraz idzie wiosna, lato i wiadomo, takich rzeczy się częściej używa, więc też Karolina mi polecała ten krem z IT Cosmetics. Ja słyszałam, że on ma w ogóle fajne krycie, więc będę sobie zbierać takie produkty, testować i też dam wam znać, czy ten Herborian znowu w tym roku będzie takim hitem, czy może coś nowego. Także słuchajcie, super, dziękuję wszystkim za pielęgnację, bo ja się bardzo z pielęgnacji cieszę i bardzo pielęgnację lubię i na pewno będę używać, testować i mówić wam, co się sprawdziło, a co nie. Także dziękuję wszystkim bardzo za przesyłki. Jest już wieczór, więc porozmawiamy sobie o pielęgnacji. Znaczy zrobię taki wstępny test tych toników, bo nie wiem, czy w końcu wam to powiedziałam, czy nie. Jak się powtarzam, to przepraszam was. Ale po prostu uważam, że takie toniki nawilżające można spokojnie kupować tak naprawdę z każdej marki, na jaką macie ochotę, bo tutaj nie ma według mnie jakiejś takiej większej filozofii, a stwierdziłam, że w sumie fajnie będzie przetestować. Zobaczymy. I teraz tak. Przed chwilą zmyłam makijaż. Użyłam tych, nie wiem jak to nazwać, płatków złuszczających. Tu macie coś po prostu w formie takich dwóch chusteczek. Najpierw nakładacie jedną, potem czekacie 2 minuty i nakładacie drugą.
To nie jest tanie, ale to jest po prostu, słuchajcie, ja mam wrażenie, że w ogóle zobaczcie, jaka moja skóra jest i lśniąca, i koloryt jest ujednolicony. I tutaj, tu miałam świeży jakiś wyprysk, więc to mi jeszcze zostało, ale tutaj te wszystkie ślady, które ja miałam, to ja już po prostu nie wierzę, jak mi to szybko zniknęło, ponieważ ja tych płatków używam, robiłam przerwę przez 3 dni co drugi dzień, tak? Nie, 2 razy ich użyłam, zresztą 2 razy ich użyłam. Co drugi dzień i ta maska. Wiem, że to wygląda strasznie, Tomek. Tomek się z tego śmiał we wczorajszym vlogu. Ja nagrałam wam film, taki haul z zakupem tej maski i słuchajcie, niewiarygodne, naprawdę niewiarygodne. Tak jak mówię, jeszcze to nie jest moja recenzja, bo jeszcze za krótko, ale po prostu wow, naprawdę. Powiem wam, że same te płatki to już jest wow, bo jak ja to nałożyłam na buzię i się przejrzałam w lustrze, to mówię, to jest ekstra, naprawdę. Jeżeli macie jakieś takie podskórne różne rzeczy i nic wam nie pomaga i chcecie takiego właśnie jakby wygładzenia struktury waszej skóry, to jest rewelacja, naprawdę. Rewelacja. Więc ja nakładam to. Czekam, aż to mi się wchłonie, bo nie chcę, żeby ta maseczka, wiecie, na niej zostały jakieś produkty. Potem robię maseczkę. Robię maseczkę. Używam tej maski. Program czerwony i program niebieski. Jeden jest program taki antybakteryjny, który zapobiega rozwojowi bakterii na waszej skórze. No i tak, zapobiega generalnie powstawaniu jakichś zmian na twarzy. A drugi program to jest taki wygładzający, ujednolicający koloryt. Taki, który ujednolica koloryt waszej skóry i ja to bardzo widzę. Bardzo dużo widzę różnicę w zmniejszeniu zaczerwienienia, takich różnych plamek, ponieważ ja nie mam takich na stałe przebarwień na twarzy ani jednego. Natomiast mam po prostu tą skórę zaczerwienioną i nie ma jednolitego kolorytu, a w tej kwestii widzę ogromną różnicę. Także słuchajcie, ja będę testować, będę wam mówić na bieżąco. Na razie mogę wam powiedzieć, że to jest wow. Nie widziałam jeszcze takiego produktu, który nakładam na twarz i od razu po użyciu, nawet nie następnego dnia, od razu po użyciu po prostu widziałam ogromną różnicę. To jest niesamowite, naprawdę. Ale dobra, wróćmy do toników. I wiecie co? Wzięłam sobie tą ziaję i psiknęłam sobie nią na makijaż, żeby zobaczyć. W sumie i tak już miałam makijaż taki po całym dniu do zmycia. I mówię, zobaczymy, czy to by dało radę. Bo ja czasami, kiedy nie wiem, na przykład noszę cały dzień makijaż, a wieczorem jeszcze wychodzę z domu i nie zmywam makijażu, bo nie mam czasu, tylko wiecie, no coś tam sobie dopudruję, to używam tej mgiełki, takiego primera ze Smashboxa albo z Urban Decay setting spray. I mówię, dobra, zobaczymy. Taki to jest właściwie tonik. Tak, tonik z kwasem hialuronowym. I wiecie co, spryskam sobie makijaż i fajnie to mi odświeżyło buzię. Naprawdę. Można z powodzeniem tego używać. Nie wiem, czy to by utrwalało, ale jako coś, co by wam zdejmowało taką pudrowość i ciastkowość z twarzy, to myślę, że spoko. Dobra, a teraz sobie spryskam tym twarz po prostu jako tonik. Ma bardzo przyjemny zapach. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Czy to jest naturalny zapach, czy to jest jakiś... Nie, co? Jest tu... jest tu dodany zapach. Przyjemny. Fajny ten atomizer. Tak zwany psikacz. Ładnie tutaj dystrybuuje ten produkt. Bez takiej fontanny, że macie mokre włosy i wszystko mokre. I teraz spróbuję sobie, wiecie co, bardzo przyjemne, przyjemnie pachnie, nic mnie nie szczypie, nie piecze, a mam dosyć podrażnioną skórę. I spróbuję sobie to Hada Labo. Myślałam, że tu też będzie taki tonik, ale to jest, to chyba będzie gęstsza konsystencja. Nie, może tak.
To jest też płyn, ale taki gęsty. Nie wiem. Wydawało mi się, że przez chwilę poczułam alkohol i to mnie trochę zaniepokoiło. Ale nie, nie ma tutaj chyba skrót. O ile. I tutaj jest gliceryna i kwas hialuronowy wysoko w składzie. Przyjemne, nic mnie tutaj nic nie szczypie. Zobaczymy. Tak jak mówię, będę testować te 4 produkty i dam Wam znać. A jeżeli Wy znacie coś fajnego jeszcze z takich tańszych opcji, takich dosyć dostępnych, to dajcie znać. To też coś może kupię i przetestuję jeszcze. A i właśnie, bo tutaj wiecie co, ustawiłam sobie projekt tego. Bo właśnie zerkam na ten produkt, ale to już może Wam pokażę w jutrzejszym vlogu, żeby nie przedłużać. Ale to jest ten Instytut Estederm i to jest ta woda komórkowa, która była super i bardzo ją lubiłam. Natomiast to jest 30 ml, to kosztuje około 30 zł za to zapłaciłam i to mi starczyło na 2 tygodnie. Także naprawdę fajny produkt, natomiast no takim tonikowym działaniu nazwijmy to. A trochę ta wydajność jest za mała, jak dla mnie, no nie wiem. I słuchajcie, no to wszystko. Ach, użyję sobie, tak, to było w tym darmowym zestawie Cult Beauty i to jest dr Denise Gross Hyaluronic Hydration Booster. Czyli też na bazie kwasu hialuronowego. Taki olejek, nie wiem jak to, coś między olejkiem a taką żelową konsystencją, ciekawy produkt. Też przepięknie nawilża i daje taki mega komfort twarzy. Też Wam wrzucę linka, bo naprawdę no, te produkty dr Denise Gross są rewelacyjne. Też na pewno sobie to kupię. Moja buzia ostatnio jest taka przesuszona, znaczy odwodniona po prostu. I użyję właśnie w tym celu maski Summer Fridays Jet Lag. Też Wam podlinkuję. Rewelacyjna maska. Jeżeli chcecie takiego nawilżenia bez natłuszczenia, czyli coś, co Wam się szybko wchłonie i nie zostawi takiej tłustej warstwy, która wiecie, też może po prostu zapychać pory. Na przykład u mnie wszystkie olejki są super, ale to mi się tak do końca nie wchłania. Mam często taką tłustą, długotą buzię. A to nakładam i to mi się wchłania. Ale wchłania się nie w ten sposób, że mam suchą skórę i czuję, jakbym nic nie nałożyła, jest ściągnięta, tylko skóra jest nawilżona, ale jest sucha, że wiecie, to nie jest tłuste, nie jest lepkie, nie jest mokre, nie marzy się. Jak przyłożycie twarz do poduszki, to nie przykleicie się, o, w ten sposób. No i też jest super właśnie do takiej skóry podrażnionej, po zabiegach. Rewelacyjny produkt. Bardzo, bardzo Wam polecam. Się mega sprawdza. Nie jest tania, ale też jest bardzo wydajna, bo ja używam codziennie. Nie żałuję sobie ilości nakładanej na twarz, a naprawdę tutaj zużycie są takie, jakby mi w ogóle nie. Bym ją może, nie wiem, 2 razy użyła. Tak. To jest też dosyć duża tubka, bo tu jest 64 gramy produktu. Resztę wmocujemy w ręce, w dłonie, żeby nic nie stracić. Dobra, kochani, to jest mój taki update kosmetyczny. Tak jak mówię, tutaj jeszcze czekają 2 toniki, także będę testować. A tutaj też stoi mój drank Elephant, ale wiecie, żeby nie przesadzić, nie można przesadzić, bo wiecie, to nie za dużo wszystko. Nie
zdjęcie nie podłukło, jest okej, okay, ale przecież jak ja bym coś, coś nie opuściła w filmie, to nie byłabym sobą. Dobra, kończę, słuchajcie. Widzimy się jutro, a my idziemy oglądać Odwróconych serial. Dobra.